Cześć, tu Bork Retrogralnia i zapraszam na tydzień z retro, czy właściwie dwa tygodnie z retro, zahaczające również o minione Halloween. To co, zaczynamy? Za kilka dni ruszy przedsprzedaż 6. epizodu do gry Doom. Mowa tu oczywiście o Doomie z 1993 roku. Pierwsze 3 epizody były dostępne w samej grze, 4. w wersji Ultimate Doom, 5. nieoficjalny epizod Sigil, trudne amerykańskie słowo oznaczające pieczęć. Został wydany przez twórcę gry Johna Romero w roku 2022, a teraz czas na jego drugą część, będącą już 6. epizodem. Plik VAT, ktoś nie wie czym są pliki VAT, będzie zawierał 9 poziomów kampanii, 2 mapy deathmatchowe oraz 2 nowe ścieżki dźwiękowe, taką prawdziwą audio i taką MIDI. Zostanie wydany cyfrowo na USB oraz na dyskietkach 3,5 i 5,25 cala. Miłego grania! Fantasy World Dizzy to kultowa, klasyczna gra z roku 1989, wydana na wiele systemów. Była to 3. przygoda Dizzy'ego, która zawierała wiele nowych mechanik, które później stały się standardem w serii. Takich jak na przykład przeżycia, ulepszony system ekwipunku, czy równowaga między rozwiązywaniem zagadek a elementami zręcznościowymi. Tutaj mamy do czynienia z jej reedycją na komputer ZX Spectrum, który jest uznawany praktycznie za dom tej serii. Wraz z nowym wydaniem polepszono grafikę, zmieniono sprite'y tytułowego jajka na te z nowszych gier, dodano też kilka ekranów do mapy, innymi słowy Dizzy na sterydach. Atari się nie zatrzymuje, a to co robi naprawdę zaczyna mi się podobać. Firma zdecydowanie stara się zmienić wizerunek i obrać dobry kierunek wydawania konsol i gier, a nie bawienia się w NFT i Bitcoina. Kolejnym krokiem na tej drodze jest zakupienie amerykańskiego studia Digital Eclipse, które znane jest z portowania starych gier retro na nowe maszyny. To oni stoją za takimi paczkami jak ostatnie Atari The Anniversary Celebration czy Żółwie Ninja The Kawabanga Collection. Ci ludzie naprawdę wiedzą, jak przywrócić tym starym grom nowe życie. W czym pomaga im autorski engine, Eclipse Engine, który pozwala im na dekompilację kodu maszynowego starych gier i możliwość jego sensownego odczytania czy modyfikacji. Zakup tej firmy jest dla Atari mocnym wzmocnieniem w ich obecnie retrocentrycznej strategii rozwoju, a my możemy czekać na kolejne stare gry wydane na nowo w tym dobrym tego słowa znaczeniu. Retro Games Ltd., producent DC64 Mini, DC64 Maxi, DA500 Mini, poszalał i niczym Disney, pokazujący nam zapowiedzi filmów superbohaterskich, zapowiedział wydanie 6 kolejnych produktów przez kolejne 2 lata i nazwał to wszystko drugą fazą. Jeszcze w tym roku ma pojawić się aktualizacja istniejącego już produktu. Według mnie może to być nowy soft do DA500 Mini. W pierwszym kwartale 2024 roku nowa mini konsola, biorąc pod uwagę zastrzeżone już dawno temu wzory użytkowe o kształcie Atari 65XE i 800XL, zgaduję, że będzie to Atarynka. Trzeci kwartał to nowe akcesorium, czyli co? Nowy joystick czy może paletki do Atari. Czwarty kwartał to właśnie to, na co wszyscy czekaliśmy. Pełnowymiarowa Amiga. Amigowcy piszczą ze szczęścia, ja też piszczę ze szczęścia. Bo to może być mega moc, szczególnie w połączeniu z wieloma customowymi softami, jakie już robi dla DA500 Mini społeczność. Jak będzie nazywał się ten model? Może DA600 Maxi, może DA1200 Maxi, bo na pewno nie DA500, bo A500 jest absurdalnie duża i na biurku się nie mieści. Plany sięgają jeszcze roku 2025, gdzie mają się pojawić jeszcze 2 pełnowymiarowe konsole, ponieważ Retro Games słowa konsole używa zamiennie ze słowem komputer, to równie dobrze może to być Atari XL, XE czy nawet ST, jak i Pong. Szczerze mam wrażenie, że powoli Retro Games kończą się te popularniejsze komputery. Pierwotnie debiutująca na Famicom Disk System w roku 1986 Castlevania została wydana na licznych komputerach i konsolach i uzyskała status kultowej gry. W roku 1990 węgierski deweloper wydał jej wręcz rozczarowującą wersję na komputer Amiga. Co zaskakujące, udało się tutaj uzyskać brzydszy wygląd niż w wersjach na maszyny 8-bitowe. Teraz jednak dzięki Dante Retro Dev wydaje się, że fani Amigi w końcu dostaną wersję, z której będą mogli być dumni. Podczas tworzenia gry wykorzystywane są m.in. grafika i sprite'y z Sharp X
68 tysięcy japońskiego komputera o możliwościach zbliżonych do maszyn Arcade. W demko gry można już zagrać, jeśli posiada się Amiga AGA z twardym dyskiem lub dowolny jej emulator. Halloween co prawda już za nami, ale muszę nadrobić news sprzed tygodnia. Nintendo dodało do swojej kolekcji retro gier na Switcha 3 pozycje z okazji tego święta. Są to Castlevania Legends, wydana w 1997 roku, gra na Game Boya, prequel znanych gier z serii na NES-a, w której nowa bohaterka stawia czoło złu i wampirom. Devil World to tytuł z NES-a, wydany w roku 1984, gra będąca tak naprawdę kolejną wersją Pac-Mana, której w USA nie wydano, bo miała słowo diabeł w tytule. I ostatnią jest tajemniczy zamek Murasame, wyglądająca jak połączenie The Legend of Zelda i Kung Fu, ale z własną niepowtarzalną estetyką i treścią. Jest to ponownie gra, która wcześniej została wydana tylko w Japonii. Muszę powiedzieć, że w ogóle biblioteka klasycznych gier na Switchu daje niepowtarzalną możliwość prostego zapoznania się z grami na retro konsole, które dla nas nie są tak oczywiste. Vampire Vengeance, kolejna halloweenowa gierka na Commodore 64, jaką możecie pobrać z netu i zagrać na swoich maszynach. Została zaprezentowana na zakończonym tydzień temu demo party Flash Party, gdzie została ciepło przyjęta. Na stronie gry znajdziecie długi, fajny opis fabuły gry z wampirami, hrabią, rycerzami i tym podobne, a ja Wam powiem, że na moje oko mamy tu do czynienia ze znanym gatunkiem jednoekranowych platformerów spektrumowych, który ma tak wielu fanów. Miłego grania. Firma Nabernic, znana z produkcji ekonomicznych handheldów, emulatorów, właśnie udostępniła pierwsze oficjalne informacje o swoim nowym modelu inspirowanym konsolami Sega RG Arc. Jest to urządzenie emulujące, inspirowane Sega Saturn i oferuje coś, czego tak naprawdę nie widzieliśmy na scenie retro do tej pory. Tą rzeczą jest segowy, sześcioprzyciskowy układ pada. Jako że jest on raczej mniej popularny, urządzenie to trafi pewnie głównie do serc fanów Segi, w szczególności fanów bijatyk, ale niekoniecznie emulacji jako takiej całej. W sumie jest to dla fanów ciekawa rzecz, a wiecie, że ja jeszcze żadnej z tych konsolek nie mam? Szok. To wszystko w tym tygodniu, czy właściwie dwóch tygodniach. Pewnie ominąłem kilka wydań nowych gierek, szczególnie tych halloweenowych, bo było ich naprawdę sporo. Linki źródłowe do newsów znajdziecie jak zwykle w opisie. Żegnam się z Wami, pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.